Szczecin, styczeń 2004 roku. Trzech mężczyzn i historia, która złączy ich los na zawsze. Pierwszy ma 19 lat i prowadzi życie typowego studenta. Od jakiegoś czasu ciągle jednak musi oglądać się za siebie. Prosty wybór. Albo uciekasz, albo siedzisz. Drugi jest właścicielem firmy ochroniarskiej i prezesem Polskiego Związku Karate. Przyzwyczajony do walki, nie przypuszcza, że będzie zmuszony bronić honoru syna. Nie uważam się za twardziela, ale sytuacje trudne dopingują mnie do dalszego wysiłku. Trzeci mężczyzna, prywatny detektyw, postanawia pomóc dwóm pozostałym. Teraz sam musi walczyć o dobre imię. Postawiono mi zarzuty korupcyjne, że kupowałem informacje z policyjnej bazy PESEL. Dlaczego ci mężczyźni znaleźli się w ślepym zaułku? Kto 5 lat temu zafundował im tę sytuację bez wyjścia? Jak teraz potoczy się ich życie? Jest styczniowy, ponury dzień. Spod gabinetu dentystycznego w szczecińskiej dzielnicy Gumieńce ktoś kradnie 8-letni samochód. W tym samym czasie w innej dzielnicy miasta 19-letni Jurek Antoniak przygotowuje się do egzaminu z matematyki. W realu towarzyszy mu kolega, a na czacie inni znajomi ze studiów. 2 dni później w domu chłopaka pojawiają się niespodziewani goście. Słyszę stukanie do drzwi, ktoś dzwoni. I otwieram, słyszę policja, przedstawiają się, legitymują i proszę, żebym z nim poszedł. Jak się okazało, to był początek całego koszmaru. Patrol przewozi Jurka do komisariatu Szczecin Pogodno. Tam zostaje przedstawiony mu zarzut kradzieży auta. Przesłuchujący twierdzą, że mają na niego twarde dowody. Sugerują przyznanie się. Gdy usłyszałem te zarzuty, to byłem w szoku. Nie wiedziałem, jak na to zareagować. Nadal sądziłem w tym czasie, że to jest po prostu pomyłka, że przyjdzie, nie wiem, tata, adwokat, ktokolwiek i powie, panowie, to jest pomyłka i to jest niewinny człowiek. Po mojej wizycie na policji, w komisariacie, po rozmowie z policjantami, którzy zawodowo zajmują się ściganiem przestępców, którzy kradną samochody, zorientowałem się, że tu nie chodzi wcale o to, żeby coś wyjaśnić, tylko żeby sprawę w sposób bardzo dla mnie niezrozumiały prowadzić przeciwko mojej rodzinie. Ani ojciec, ani syn jeszcze wtedy nie wiedzą, że skradzione auto zostało już odnalezione w podszczecińskim warsztacie samochodowym. Mamy taki samochód tutaj na Zielonogórce. Według zeznań właścicieli miał się po nie zgłosić niejaki Czyrak. Policja szybko ustala, że pod tym pseudonimem kryje się pasierb wysoko postawionego kolegi po fachu. Bogusława szefowa komisariatu, na terenie którego doszło do kradzieży, dzwoni do jego ojczyma, a następnie go przesłuchuje. Czy właśnie to zeznanie, zeznanie Krzysztofa C., Czyraka, kieruje śledztwo na rodzinę Antoniaków? On był kolegą szkolnym mojego najstarszego syna. I tam się potem po szkole gdzieś ze sobą się poróżnili, mieli jakieś tam pretensje do siebie nawzajem, tak jak często młodzi ludzie. I widocznie ten chłopak akurat wykorzystał tą sytuację, żeby oddalić całe te podejrzenie kradzieży od siebie. Ale jeszcze w tamtym momencie rodzina Antoniaków nie przypuszcza, jaki udział w ich sprawie ma osoba Krzysztofa C. Natomiast już wtedy zaczyna ich niepokoić dziwny sposób prowadzenia śledztwa. Wiedziałem, że to są na tyle dobrzy fachowcy, że oni potrafiliby tą sprawę rozwikłać w ciągu paru godzin. Zwłaszcza, że mieli samochód, który został skradziony. Można było ściągnąć odciski, zebrać tak zwane zapachy z samochodu i od syna i mogli w ciągu paru godzin w sposób taki zdecydowany wykluczyć mojego syna z całej tej sprawy. Jak zacząłem tłumaczyć temu policjantowi, który zajmował się tymi teoretycznie samochodami w tym komisariacie, dlaczego on nie zrobił pewnych czynności,
I jak zobaczyłem, że on ucieka ze wzrokiem i na koniec rozmowy mówi, wie pan, ale ode mnie to nic nie zależy w tym komisariacie. Że ja tu nic nie mogę zrobić. To zorientowałem się, że ta sprawa jest ukartowana. Ojciec Jurka postanawia wszcząć własne śledztwo. Postanowiłem dojść prawdy, kto popełnił to przestępstwo, bo ten skoro samochód zginął, no czyli ktoś musiał go ukraść. Skoro nie mój syn, czyli no ktoś inny. I najlepszą uważałem w tym czasie no, metodą to znaleźć sprawcę i pokazać policjantom, no, kto jest sprawcą tego przestępstwa. Tymczasem Jurek Antoniak spędza noc na policji i po kolejnym przesłuchaniu trafia do aresztu. Wacław Antoniak zgłasza się do prywatnego detektywa. Z pewną rezerwą na początku podchodziłem do wypowiedzi pana Antoniaka, bo myślałem sobie, no, jeżeli już jest areszt zastosowany, zatem muszą być jakieś przesłanki ku temu, że prokuratura musi mieć już jakieś informacje konkretne, na podstawie których wnioskowała o ten areszt. Ale czym głębiej w las, tym więcej drzew, tym bardziej się okazywało, że faktycznie Jurek jest niewinny, że to wszystko po prostu zostało uknute. Pojawiają się świadkowie ze wzbudzającymi wątpliwość zeznaniami i wersjami wydarzeń. W pierwszym dniu dochodzenia komendantka trzeciego komisariatu zleciła swojemu pracownikowi wziąć zdjęcia moich synów, czterech moich synów, z Wydziału Spraw Obywatelskich z Urzędu Miasta. I świadkom okazywali tablo, gdzie było pięć zdjęć, czterech moich synów i właściciel samochodu, który stał w tym warsztacie, do którego przewieziono ten kradzieżny samochód. Czyli policjanci z góry ustawili, że sprawcą kradzieży może być tylko i wyłącznie któryś z moich synów. Wiadomo, że tablice poglądowe były fałszowane, były sporządzane niezgodnie ze sztuką. Mało tego, w jednym z protokołów przesłuchań jest napisane, że świadek rozpoznał Jurka Antoniaka po kolorze oczu. Przy czym zdjęcia były wszystkie czarno-białe, więc nie bardzo to się kupy trzyma. Proszę mi nakreślić miejsce, gdzie pan zamieszkuje i gdzie stał ten samochód. Chłopak usiłuje się bronić. Tłumaczy, że nie ma prawa jazdy, a nawet nie potrafi prowadzić samochodu. Jednak żaden z jego argumentów nie jest brany pod uwagę. Nawet możliwe do zweryfikowania alibi. Jak kradli ten samochód, to w tym czasie był u mnie kolega i uczyliśmy się do egzaminu, ale podczas tej nauki to miałem włączony komunikator gadu-gadu i z kilkoma osobami czatowałem, więc te osoby też jakby są moimi świadkami. Antoniak spędza kilka dni w areszcie. Pobyt ten ma go zmiękczyć i sprawić, że przyzna się do czynu, którego nie popełnił. Po czterech dniach wychodzi za kaucją. Niestety po jakimś czasie sąd wyższej instancji wydaje ponowny nakaz aresztowania. 19-latek zaczyna się ukrywać. Widziałem, że to ta sprawa w cudzysłowie już śmierdzi i że ktoś to nagrywa. Więc wiedziałem, że nie mogę się stawić w miejscu zamieszkania, bo mnie zatrzymają. Więc tułałem się od jednej kryjówki do drugiej, tak żeby, jak się okazało, później skutecznie nie złapali mnie. No ale to był koszmarne 4 miesiące mojego życia. Pomagałem oczywiście, żeby syn nie trafił do więzienia. Bo wiedziałem, w jakim celu ma tam w tym więzieniu, w tym areszcie się znaleźć, po to, żeby go złamać w tym areszcie. I wtedy taki młody człowiek przyznałby się do wszystkich rzeczy. W tym czasie Jacek Orzechowski intensywnie pracuje nad sprawą. Potwierdza alibi Jurka. Znajduje zleceniodawcę i sprawców kradzieży. Jeden ze złodziei nagrywa swoją rozmowę z Czyrakiem, gdzie ten ewidentnie przyznaje się do zlecenia kradzieży. Orzechowski dociera do policjanta, który opowiada, jak na polecenie Bogusławy mataczyli jego koledzy. Doszło do spotkania policjantów, którzy brali udział w prowadzeniu dochodzenia i oni
opowiedzieli, jak wyglądało to dochodzenie, jak fałszowano dokumenty, protokoły przesłuchań świadków, jakby wystawiając ogólnie złą opinię komendantce, nie? Która sama była w to dochodzenie zaangażowana i te wszystkie nieprawidłowości, które przy tym dochodzeniu miały miejsce, to były z jej inicjatywy i wręcz